Uwaga, dokończmy zdanie. Z odwagą i tak śmiało. Artur, przyszykuj. Kadzidło. Świetnie. Artur, przyszykuj kadzidło. Czyli temat naszych rekolekcji, kochani, i dzisiaj kadzidło. I bardzo cieszę się, bo będziemy rozczytywać to kadzidło w kontekście Maryi. Dlatego, że kadzidło to jest przepiękna woń dla Boga. Kadzidło, zobaczcie, wczoraj też na modlitwie rozpaliliśmy kadzidło. Robert miał też takie przekonanie, że jesteśmy zaproszeni do tego, i wieczorem, kiedy modliliśmy się o Ducha Świętego, było rozpalone kadzidło. No i z kadzidła jest tak, że woń się wznosi. Woń się wznosi, to jest woń, to są nasze modlitwy, które właśnie idą w stronę Pana Boga. I tak właściwie my jesteśmy tym kadzidłem, to znaczy my mamy być tą piękną wonią, która wznosi się do Boga. Amen. Amen. I bez wątpienia. Wiemy o tym, że Maryja przez swoje życie przez to jak wypełniała wolę Bożą przez to jaka jest, że Maryja jest właśnie taką przepiękną wonią, która unosi się do Boga i jest tak właściwie takim wzorem, całkowitym wzorem dla nas. Tak bardzo się ucieszyłem, kiedy sięgnąłem też dzisiaj do słowa, kiedy rzeczywiście mamy tą ewangelię bardzo dobrze znaną, dlatego, że tak właściwie Maria jest w stanie powtórzyć nam te dwa dni, które były wcześniej, więc jeżeli dzisiaj jesteś na przykład z nami pierwszy raz, to zaraz Ci opowiemy, co było wczoraj i przedwczoraj, więc nic nie straciłeś. Drodzy moi, zobaczcie, w pierwszy dzień mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy kim? Nie jesteśmy randomem, to znaczy nie jesteśmy kimś przypadkowym, ale jesteśmy kimś wybranym. No i zobaczmy sobie życie Maryi. Czyli życie Maryi, nagle Anioł przychodzi do niej i jej mówi o tym, że ona została wybrana. Ona została wybrana do wielkiego dzieła, do wielkiej misji. Czyli w Maryi widzimy kogoś takiego, na kogo Bóg spojrzał, kogo Bóg wybrał. W Maryi widzimy kogoś bardzo po prostu szczególnego, kogoś nieprzypadkowego. A tak właściwie zobaczcie, że Maryja była zwykłą, prostą dziewczyną. To znaczy. Czy to nie jest tak, że to słowo odnosi się też do każdego z nas, że właśnie ty nie jesteś przypadkiem, ale że jesteś wybrany? Maria e, złapała to wybranie. Maria na to wybranie właśnie odpowiedziała. Ona wiedziała, że nie jest randomem. Ale ona wiedziała, że jest kimś szczególnym dla Pana Boga. Oczywiście ona się przestraszyła, bo, wiecie, sytuacja ją przerosła. Jest tak czasami, nie wiem, że się modlimy, i może nawet na tej modlitwie możesz powiedzieć, że to dla Ciebie za dużo. Zdarza się tak. Maria właśnie tak miała, że y, przestraszyła się, no bo nagle zobaczyła anioła, nie spodziewała się takiej sytuacji. Dlatego anioł uspokaja Marię. spokojnie, nie bój się, Maryjo. Nie bój się Maryjo. Luz? Luz? Nie? <śpuszczanie> tak właśnie. <śpuszczanie> tak właśnie, Maria. Miała to spotkanie z Aniołem, i tak bardzo mi się podoba, dlatego że, wiecie, my często słyszymy o tym, że właśnie nie jesteśmy randomami, że jesteśmy umiłowanymi, tylko wiecie, co musi się wydarzyć, musimy to naprawdę przyjąć sercem. Czyli to musi, to musi mieć praktyczne przełożenie na nasze życie. Wiara Marii jest bardzo praktyczna. Anioł jej objawia. Zobaczcie to. Anioł objawia jej, że ty będziesz matką Boga. On, jego panowanie nie będzie końca, czyli mówi o niezwykle potężnych rzeczach. A Maria zadaje pytanie. Jej pytanie jest bardzo takie ludzkie. Jej pytanie jest bardzo takie, takie życiowe. Okej, okay, ale, ale jak to się stanie? Nawet męża nie mam. W sensie ja mam urodzić kogoś i przecież nawet męża nie mam. To jak to jest możliwe? Czyli zobaczcie, Maria jest taka w ogóle życiowa bardzo. To mi się bardzo w niej podoba. To mi się bardzo w niej podoba. Tak samo jak życiowe jest to, że jesteśmy wybrani. Tak samo jak życiowe jest to, żebyśmy sobie, wiecie, to uświadomili, że dokładnie właśnie tak jest. Taka, jest. taka jest, nasza Matka, nie? Taka jest Maryja. Więc jesteśmy, kochani, wybrani i przeszliśmy właśnie przez ten pierwszy dzień tożsamości, że mamy tożsamość w Bogu, do drugiego dnia, gdzie zastanawialiśmy się, do czego dążę, jakie są moje marzenia, czego pragnę i w tym drugim dniu też zobaczyliśmy na różne takie środki, taką pełnię środków, dzięki której możemy wzrastać. Papież Franciszek, jedną z kateches poświęcił też Marii w kontekście rozeznawania i nazwał ją nauczycielką rozeznawania, taką mistrzynią rozeznawania. To znaczy, Maryja wie, jak rozeznawać. I powiedział trzy ważne rzeczy o Maryi. Powiedział, że tak: Maria przede wszystkim mało mówi. Raz. Dwa. Dużo słucha. I trzy, zachowuje w sercu. Czyli popatrzymy na to. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o Maryję, ona mało mówi. I to nie chodzi o to, że teraz wiecie, jak ktoś z was jest wygadany, że teraz masz mniej mówić. Nie, ale tu chodzi o to, że my mamy świadomość tego, że Słowo ma moc. Słowo niesie przekaz. Słowo niesie życie. Słowo niesie radość. Ale Słowo może też ranić. I dlatego... Wszędzie tam, gdzie zobaczymy, jak Maria się wypowiadała, to jej słowo zawsze zostawiało ślad. Jej słowo było zawsze mocne. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Okej, okay. zrobiła swoje, nie? Maria, kiedy się odzywa, to oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twoje, Twojego słowa. Kiedy zadaję pytanie, to to pytanie jest mądre. Jak się dostanie, skoro męża nie znam? Kiedy patrzy w kanie galilejskiej, to tak właściwie, zobaczcie, ona nie mówi do Jezusa, Jezu, a może byś uczynił już pierwszy znak, może by już mogli poznawać, że jesteś Bogiem, tylko ona mówi tak. Nie mają już wina, nie mają wina, jako życiowa, jaka życiowa kobieta, nie mają wina, Jezu. Czy to moja lub Twoja sprawa? Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Nie, I to jest, to jest życiowość Maryi, i to jest to, że ona bardzo mało mówi. I może dlatego jej słowa mają takie wiecie, mają taką moc, mają bardzo wielkie znaczenie. I my zobaczcie, że często właśnie tak wchodzimy w taką paplaninę, często jest tak wiele niepotrzebnych słów. Um, uczymy się też na modlitwie. Um, kiedy mówiliśmy o przebywaniu z Bogiem, to my naprawdę nie, nie musi twoja modlitwa wyglądać tak, że ty musisz ciągle nawijać do Boga. Modlitwa to nie jest nawijanie do Boga, modlitwa to jest przebywanie z Bogiem. Modlitwa to jest bycie w jego obecności. Kiedy jestem w obecności kogoś, z kim się czuję tak dobrze, to czasami nie trzeba słów. Tam sobie coś czasami powiemy, ale po prostu cieszymy się tym, że jesteśmy. Łapiecie. To jest to. To jest to. Druga cecha właśnie Maryi to jest to, że dużo słucha. Wiara rodzi się ze? Mm. Maryja jest mocna, dlatego że Maryja bardzo dużo słucha i przez to ona jest gotowa na wiele. I zobaczcie, ja widzę takie powiązanie, bo padło pytanie ze strony Maryi i skąd to pytanie się rodzi? Ono się rodzi ze słuchania. Jeżeli ty słuchasz, ale tak właściwie wsłuchujesz się w kogoś, wsłuchujesz się w kogoś, to tak właściwie w tobie rodzą się pytania i na przykład często dopytasz. Zobaczcie, że my często słuchamy z grzeczności. Ktoś do ciebie coś mówi, no słucham, słucham z grzeczności, ale tak właściwie nawet pytanie nie zadasz, bo. Bo w sumie nie byłeś za bardzo zainteresowany nie? tym, co ta druga osoba mówi. Kojarzymy takie sytuacje? A, okej, okej. I nagle zmiana tematu, nie? I tutaj Maria uczy się tego, żeby się wsłuchać. Czyli jeżeli Aniu coś jej mówi, to ona słucha, ona się wsłuchuje, ona słucha całym sobą, i stąd rodzi się pytanie: jak? Hmm? Nie, więc Maria dużo słucha i tak samo na modlitwie jak sobie wyobrażam właśnie jak Maria rozmawiała z tatą z Bogiem Ojcem to właśnie tak, tak to widzę że Maria po prostu przebywała w Jego obecności i chwaliła Go być może psalmami hmm, ale myślę, że dużo było po prostu w Niej ciszy dlatego dużo rzeczy potrafiła złapać bardzo dużo rzeczy potrafiła złapać i trzecia cecha to jest to, że zachowuje to w sercu i wiecie, ja przepraszam za takie porównanie, ale mm, ja wiem, że ono jest gdzieś tam jakieś takie no, nie teologiczne, ale ja sobie tak wyobraziłem. Ja pracowałem kiedyś, pamiętam po maturce, na, na strefie ekonomicznej i strefa ekonomiczna ona ma potężne w ogóle magazyny i tam w tych potężnych magazynach wszystko gdzieś tam miało swoje miejsce, nie że ktoś tam jakaś paleta wjeżdżała, czy ktoś z wózkiem widłowym, wszystkie kartony miały swoje miejsce i to tam było poukładane. I czasami było tak, że wiecie, że przybywa towar, no i teraz musisz się rozkopać z tego towaru i to wszystko umieścić na swoim miejscu. I teraz porównajmy to trochę z sercem, że Maria zachowywała te wszystkie sprawy w swoim sercu, można powiedzieć, że jej serce przypominało trochę taką strefę, czy taki magazyn, gdzie wszystko miało swoje miejsce. Dlaczego? Bo przychodziły różne słowa, zdarzały się jakieś różne sprawy, Jezus coś tam po prostu porobił, i Maria nie do końca to rozumiała w tym momencie, ale ona to wszystko, jakbyśmy to młodzi powiedzieli, rozkminiała, Maria to dobrze rozkminiała, rozeznawała to. No i w tym momencie dzięki temu, że to było rozkminione, to, to trafiało na właściwe miejsce, więc ona ma porządek serca i ona ma harmonię. A my często mamy tak, że wiecie, coś nowego się dzieje i nagle mamy po prostu. Nie, taki prąd się tutaj dzieje, tutaj nagle się wydarzają jakieś takie, no co jest, jakiś, jakiś tutaj problem, tu jakieś emocje, tu później jesteśmy źli, tu później mamy do kogoś jakiś taki, wiecie, dystans i coś nas po prostu blokuje. A Maria jakby na bieżąco to porządkowała, czy można powiedzieć, sprzątała te różne rzeczy i sytuacje. Więc to jest tego zachowywanie w sercu. Mało mówi, dużo słucha i zachowuje w sercu, i zostawia przez to ślad. Więc ten wczorajszy dzień trochę mówił nam właśnie o takich sposobach, żebyśmy właśnie tak wzrastali. I to jest ważne w kontekście właśnie dzisiejszego dnia, czyli tego, żebyśmy odpalili kadzidło. Żebyśmy my byli rozpalonym kadzidłem. Czyli żebyśmy po prostu oddawali chwałę Bogu. Papież Franciszek pyta: Czy jesteś chrześcijaninem? Człowiek odpowiada, tak, zostałem ochrzczony. Papież Franciszek pyta, a ty głosisz Ewangelię? A on odpowiada, co to znaczy? Papież Franciszek na to, jeśli nie głosisz Ewangelii, nie jesteś dobrym chrześcijaninem. Papież Franciszek bardzo mocno zwraca uwagę na to, że wiecie, jesteśmy chrześcijaninami, ale tak właściwie prawdziwymi i dobrymi jesteśmy wtedy, kiedy głosimy Ewangelię. Nasz Arcybiskup Adrian Galbas, jak był na naszym spotkaniu wspólnoty, to powiedział konferencję na temat, że jedynym celem Kościoła, pierwszym celem Kościoła jest ewangelizacja. Kościół jest z natury misyjny. Kościół jest posłany do ewangelizacji. To jest, wiecie, ja to naprawdę mi to było dane zrozumieć od pierwszego doświadczenia miłości Pana Boga, że to trzeba nieść. Że to trzeba nieść. Że ja czasami miałem tak, że wchodziłem do autobusu. I pośród osób, których nie znałem, szukałem kogoś, komu mogę Ewangelii powiedzieć. A jak z kimś rozmawiałem, to czekałem na moment, kiedy będę mógł powiedzieć o tym, że Bóg go kocha, albo jak ja tej miłości doświadczam. Dlaczego? Dlatego, że to jest piękne, dlatego, że to jest coś, co mnie porwało, co mnie pociągnęło, co spowodowało, że moje życie nabrało takiego sensu, takiego smaku, takiej radości, takiej pełni. I ja wiem, że to nie jest tylko dla mnie, ale ja wiem, że to mamy nieść dalej. Słuchajcie, ja naprawdę mam. To jest ciekawe, nie? że niezależnie od tego, co tam przeżywam w tym życiu, bo wiemy dobrze, że są i blaski, i cienie, ale pomimo tego ja widzę jakiś taki szczególny dar, że Bóg daje jakąś taką radość. Czyli kiedy jesteśmy tutaj, kiedy możemy się razem spotkać, kiedy razem stajemy do Eucharystii, no to jest radość. Nie mam tak, że o Jezu, teraz jeszcze eucharystia. Nie tylko, wow, Eucharystia, no to fajnie, to zróbmy wcześniej spowiedź, fajnie, przyszły osoby do spowiedzi, super, są pojednane z Bogiem, ale czad. Później zrobimy sobie dobrą integrację, później zjemy dobrą kolację, o tak, Robert pewnie coś dobrego przygotował, bo to jest majster, szef w kuchni, nie? Więc, a później co? A później znowu przyjdziemy i będziemy bić Boga. Czy was to cieszy? Amen. <laughs> Aleluja. Kochani, was też tam to cieszy? Nie, zobaczmy, ile mamy, ile mamy właśnie radości. Ile mamy radości. I tu nie trzeba czasami wielkich rzeczy, ale ta radość, to ona się naprawdę rodzi z drobnych rzeczy. Z drobnych rzeczy. Ja wierzę, że Bogu jest to tak miłe, kiedy On widzi nasze radości drobne. Drobne radości. Nie? Moglibyśmy kiedyś stworzyć taki profil drobne radości, nie? I siać, siać w internecie i w świecie te drobne radości, bo tego jest po prostu multum. Tego jest po prostu multum. I co jest ciekawe jeszcze? Papież Franciszek mówi, że ewangelizacja to nie jest paplanina. To nie jest paplanina. Ewangelizacja to jest pasja, pasja, pasja ewangelizacji. Nie? Dzisiaj będziemy też w studiu rozmawiać, nie, że, no, słuchajcie, to jest piękne, że mm, tu nagle, wiecie. No to okej, okay, jest pandemia, no to ruszamy z kanałem na, na YouTubie, nie? Fajnie, elegancko, to jakieś inne rzeczy się dzieją. No to pasja, bo jeżeli masz pasję w sobie, to chcesz tą pasję nieść i tak właściwie na różne po prostu możliwe sposoby. Jeżeli TikTok jest popularny, to będziemy nieść Ewangelię przez TikTok. Amen. No i na różne sposoby, jeżeli nie wiem, Twitter będzie najpopularniejszy, ale i tak nie będzie, to będziemy tam nieśli Ewangelię. A jeżeli młodzież po prostu przeniesie się i będzie tylko, nie wiem, na jakichś innych portalach, to tam też będziemy. Bo gdzie jest człowiek, tam Jezus? Amen? Bo Jezus szuka spotkania z człowiekiem. Czyli tam jest Jezus. I to jest, to jest tak mocne właśnie w duchu świętym, że zobaczcie, kiedy apostołowie rozeznawali, to oni mówili: Duch święty i my rozeznali. Duch Święty i my. Kiedy chodzili właśnie w Duchu Świętym i to nie chodzi właśnie o kompromisy dyplomatyczne, tak to nazywa papież Franciszek. Nie kompromis dyplomatyczny, ale to, żebyśmy się dostosowywali do Ducha Świętego. Czyli to Duch Święty prowadzi nie tak, że ja teraz mam po prostu najlepsze pomysły świata, nie? Fajnie, ty jesteś, ja jestem super animatorem, ja mam teraz pomysły, pokażę innym. Albo jestem super księdzem, duszpasterzem, ja to teraz wszystkim pokażę. No nie! To jest wszystko po prostu, wiecie, w Duchu Świętym, że to Duch Święty prowadzi, a my się do Niego dostosowujemy i to jest porywające, i to pociąga, że nagle nagle ty to odkrywasz. I dlatego wiecie, dlatego czasami mm, są tak piękne sytuacje, że Duch Święty coś robi, robi coś w naszej wspólnocie, wiecie, nas też młodych po prostu pociąga. I my tak właściwie nie wiemy, gdzie Duch Święty dalej nas poprowadzi, ale chcemy po prostu się do Niego dostosowywać. Więc kiedy gromadzimy się jako odpowiedzialni za wspólnotę, to stajemy do modlitwy, godziny uwielbiamy Boga i na tej po prostu modlitwie czasami właśnie przychodzą nam jakieś różne przekonania i rozmawiamy później na ten temat i widzimy okej okay, dobra trzeba mówić o poznawaniu siebie papież że też o tym mówi idziemy teraz w formacji w poznawanie siebie albo o nie idziemy w relacji relacje damsko-męskie to jest teraz na tapecie. albo teraz słuchajcie zaczynamy ewangelizację młodzi idą proszą nas o świadectwa zapraszają nas w różne miejsca trzeba mówić o tym że mamy świadczyć amen Okej, okay, są nowe osoby we wspólnocie. One muszą się poczuć, że są w super, ekstra rodzince, że jest im tutaj dobrze. Muszą to poczuć, więc musimy się nauczyć przyjmować innych i budować jedność. Amen? No i to jest dostosowywanie się do Ducha. Do Ducha, czy patrzymy. Są działania oczywiście ad extra, ewangelizacyjne, nie? Kiedy właśnie idziemy, no i później co, a później budujemy do głębi. Tak to właśnie jest w Duchu Bożym. Więc ewangelizacja. To ma być pasja. Słowo Boże mówi, że Jezus przywołał ich do siebie, aby mu towarzyszyli, pamiętamy pierwszy dzień, jesteśmy z Bogiem, ale później, żeby głosili naukę. Samo towarzyszenie to jest mało. Samo głoszenie nauki to jest mało, ale towarzyszenie i głoszenie nauki to jest to. To jest to. Czujesz to? Nie? Towarzysze i głoszę naukę. Idę w to. Nie ma tak, że to jest tak samo, wiecie, ja zawsze bardzo lubię to porównanie właśnie, kiedy jest ta Maria i Marta, nie? Że mamy być z jednej strony Marią, czyli tą, która słucha Pana, ale Martą, tą, która idzie do posługi. Tą, która idzie, nie? Marię i Marta. I mamy mieć w sobie i Marty, i Marię, nie? Bo jak nie, to będziesz Łazarzem przed wskrzeszeniem. A tego byśmy nie chcieli, nie? <ścoughs> Więc to jest, kochani, naprawdę bardzo, bardzo ważne. Mm. Papież Franciszek mówi o tym, że ewangelizacja, że wspólnota uczniów, wiecie jaka jest, ekstrawertyczna. Ekstrawertyczna, on na zewnątrz wychodzi. Są czasami niektórzy ekstrawertykami, może znacie takowych, nie? Wszystko na zewnątrz, że powiedz ci, co na wątrobie leży, nie? Jest tak. I teraz uwaga, kochani, intrawertycy. Bo jak popatrzę na załogę apostołów. I jakbyśmy, na przykład, mieli wymienić, czy jest tam jakiś taki intrawertyk, czyli taka osoba, która może niekoniecznie gdzieś na zewnątrz wszystko mówiła, kogo byście złapali za takiego intrawertyka? Judasz, Z... Judasz? okej, okay. Judasz, Mateusz, super. No Judasz, myślę, że to też jest super trop, nie, że dużo rzeczy po prostu trzymał w sobie, no i później dlatego i co się stało, no i dlatego też się w tym po prostu pogubił, nie? Mateusz, w Mateuszu dokładnie to widzę, dlatego zobaczcie, Mateusz myślę, że on przez to wszystko jak też na niego patrzyli, jak apostołowie też musieli sobie ułożyć to w głowie że on wcześniej był kolaborantem i tym podobne rzeczy, nagle go po prostu przyjąć co Jezus tam musiał też zrobić żeby oni go naprawdę przyjmowali ma to już tak właściwie no, bardziej zasłynął z tego, że napisał świetną Ewangelię nie? i zobaczcie on jako introwertyk potrafił świetnie pisać potrafił świetnie pisać i był w gronie tych dwunastu i to też jest wspólnota ekstrawertyczna czyli my mamy różne dary i tak samo jest po prostu między nami. Wiecie, niektórzy z nas nie będą mieli takiej odwagi, żeby wyjść i mówić przed tłumami, chociaż lider mojej wspólnoty wcześniejszej, Marek, on mówił, że był bardzo mocno introwertykiem i tak właściwie nigdy sobie nie wyobrażał, że będzie wychodził przed ludźmi, a później był liderem wspólnoty 70-osobowej, gdzie zawsze wychodził i po prostu mówił, i mówił bez zająknięcia, na pełnym polocie. Także takie rzeczy też Bóg robi. Bóg nas przełamuje. Niejednokrotnie, więc jeżeli czujesz się na przykład osobą nieśmiałą, to pomyśl, co jeszcze jak Jezus może cię przemienić. Pomyśl, że będziesz wychodził właśnie i głosił świadectwa. Pomyśl, że słuchaj, jak kiedyś wylądujemy na stadionie i będzie trzeba wybrać młodych do świadectwa, to może to będziesz ty. Wlądujemy na stadionie, macie marzenia takie, żebyśmy na przykład poprowadzili rekolekcje stadionowe, bierzecie to? Bierzecie. Oczywiście wierzymy wtedy, że Radio Maria nagłośniałaby tą imprezę. <grywa> <grywa> Ojciec, Ojciec władza w pewnej otwartości i że wy, kochani, też bylibyście z nami. No więc właśnie o to chodzi. I teraz mamy być zaraźliwym świadkiem Jezusa, dlatego że wiara jest zaraźliwa, narzekanie jest zaraźliwe i wiara też. Czym chcesz innych zarażać? Narzekaniem? Tym, że o nie, w tym tygodniu będziesz miał siedem mat, albo siedem polskich? No, chcesz zarażać tym, czy chcesz zarażać tym, że po prostu, ej, fajnie, że tu jesteśmy, nie? Fajnie, że w ogóle poznałem nową osobę, fajnie, że czegoś nowego się dowiedziałem, fajnie, że coś dobrego przeżyłem, wiesz, Bóg dotknął moje serce, nie? Wiesz, miałem dobrą spowiedź, nie? Ej, Eucharystia, ale przeżyłem dzisiaj, nie? Słuchaj, świetnie, gdybyśmy mieli takie, takie muzyczne we wspólnocie, to by było mocne, nie? Pięknie by się z nimi modliło. Nie? Pięknie by się z nimi śpiewało, Panie zmiłuj się nad nami. No, <noise> więc właśnie o to chodzi. Jezus nie zatrzymuje się na przymiotnikach, on zawsze szuka rzeczownika. Nie zatrzymuje się na przymiotnikach, zawsze szuka przymiotnika, słowa Franciszka. Czyli Jezus zmierza do osoby, do serca, nie do tego, jaki, jaka, jakie. Ty, ty mnie interesujesz. Go interesował Lewi, go interesował Mateusz, a nie jaki, jaka, jakie. Nieuczciwy. I ty, to tobą jestem zainteresowany. To jest właśnie mocne. Jego spojrzenie, e, jego spojrzenie potrafiło naprawdę bardzo pociągać, bo zobaczcie, to jest ciągle w kontekście ewangelizacji. Spojrzenie Jezusa, które porywa, spojrzenie Jezusa, które pociąga. I papież Franciszek opisuje siostry e, z Buenos Aires, które zajmowały się chorymi. I nagle przyjechał do nich taki zakon z Korei, i wiecie, no, w Buenos Aires mówi się w języku hiszpańskim. Przyjechały siostry z Korei, nie za bardzo się tam dogadały, ale te siostry z Korei nagle mówią, ależ świetne są, świetne są te siostry. Nagle słyszą w odpowiedzi, a co takiego tobie ta siostra powiedziała? Nic, ale mówiła mi swoim spojrzeniem. Spojrzenie niejednokrotnie jest wymowne, nie? I... E i o to właśnie też chodzi, i przez to też niesiemy Ewangelię. Więc, kochani, chciałbym jeszcze o Duchu Świętym, o Duchu Świętym, który, który mówi bardzo, bardzo jasno: każda tradycja religijna jest przydatna, wiecie kiedy? Wtedy, kiedy ułatwia spotkanie z Jezusem. Nie? Jeżeli, okej, okay, w porządku, tradycja, ale wtedy, kiedy ułatwia moje spotkanie z Jezusem, wszystko w Kościele musi być zgodne z wymogami głoszenia Ewangelii. Z wymogami głoszenia Ewangelii. I papież pisze o tym, że są różne podziały teologiczne. Jeden mówi, że jestem konserwatywny, bo. Drugi mówi, że jestem postępowy, bo. A papież pyta, ale gdzie jest Duch Święty? Gdzie jest Duch Święty w tym? Nie? Czyli Ewangelia nie jest ideą, nie jest ideologiem. Ewangelia jest głoszeniem. Czyli tak właściwie zobaczcie, że my jesteśmy żywą Ewangelią. Że my jesteśmy 29 rozdziałem dziejów apostolskich. Dlaczego? Bo one się dalej wydarzają, bo Duch Święty prowadzi dalej swoje dzieło w świecie i on prowadzi je przez Ciebie, i on dalej chce nieść Ewangelię na różne sposoby. To jest, to jest zapalające, to jest właśnie perspektywa naszego życia, że Ewangelia, ona dalej się wydarza. Ona dalej się wydarza, że dalej trwają dzieje apostołów. Zobaczcie, że też końcówka dzieł apostolskich, ona się tak kończy, tak jakby to już koniec. No to dalej trwa. Po prostu to dalej trwa. I Duch Święty daje Kościołowi życie. Życie, Kościół, jeśli się do Niego nie modli, nie przyzywa go, zamyka się w sobie w jałowych i wyczerpujących debatach, w nużących polaryzacjach, podczas gdy płomień misji gaśnie. Czyli zobaczcie, i to jest naprawdę prawda: my wczoraj też rozmawialiśmy na audycji, o tym dużo mówiliśmy, że mm, kiedy kiedy ty zaczynasz już głosić, mi się to bardzo podoba. Wczoraj właśnie Wiktoria podeszła, proszę księdza, ja bym chciała dzisiaj świadectwo powiedzieć. No i świetnie, i będzie taka przestrzeń, i Wiktoria powie świadectwo. Yy, I to jest piękne. A tak właściwie, od kiedy jest we wspólnocie? Od niedawna, kilka tygodni, nie? No i już jest gotowość. I o to, kochani, chodzi. Czyli że ty, wchodząc właśnie do naszej wspólnoty, ty możesz już działać, czynić. Ja mówiłem właśnie o tym, że w naszej wspólnocie, nie ktoś tam, załóżmy, ktoś wszedł do wspólnoty, technicznie jest po prostu obcykany, no to już tam po prostu może fajnie, elegancko działać, nie. I o to, o to właśnie chodzi, czyli takie właśnie poczucie poczucie domu, że w tym domu ja też mogę coś zrobić, że ja naprawdę wierzę, że Duch Święty dzisiaj nas zaprasza do tego, żeby Kościół był takim domem, domem, gdzie czujemy się tak bardzo dobrze, gdzie czujemy się przyjęci, ale gdzie czujemy się po prostu w swoim miejscu. Jak pytałem kogoś z was, ktoś powiedział, A, no, że fajnie mi tutaj, dobrze się po prostu czuję, jest taki fajny, fajny vibe, klimat, nie? Też z innymi. To jest super, to jest super. My tworzymy tą przestrzeń, i stąd właśnie płonie ogień, i stąd właśnie idziemy i zapalamy innych. Kiedy nagle gromadzimy się, wczoraj śpiewaliśmy, nie? kiedy kończyliśmy modlitwę: Buduj kościół, swój Jezu! Twe marzenia znaczą dla nas więcej niż nasze plany. My chcemy Twoich marzeń, my chcemy Twoich marzeń chcemy kościoła, który jest rozpalony. Młody kościele. Kto będzie mówił, że nie ma młodzieży w kościele? Jak to nie ma młodzieży w kościele? Zapraszamy, zobaczcie, jesteśmy w kościele. Jesteśmy? No jasne że jesteśmy. Jesteśmy i chcemy nieść ogień pośród młodych i pośród w ogóle całego społeczeństwa. I słowo Boże mówi, że młodzi właśnie będą prorokować, że my mamy wprowadzać zmianę, my mamy wprowadzać nową rzeczywistość, że my się nie damy, po prostu nie będziemy światowi, ale będziemy ewangeliczni. Będziemy ewangeliczni i naprawdę i z czego to się kochani wszystko rodzi? Od właśnie tego Artur, czyli tożsamość. Dominiko, Marto, Julio, Danielu, przyszykuj kadzidło. Przyszykuj kadzidło. Alicja, przyszykuj kadzidło. Nie przyszykuj tak, jestem gotowy, chcę, idę. Może jakoś tak tego nie widzę, może mam lęk, a Maria nie miała, no jasne, że miała, ale idzie kadzidło, tak, ewangelizacja, służba, ewangelizacja jest służbą, w gotowości, diakonia, służba, ruszamy i zobaczcie, nie idziemy w pojedynkę, ale idziemy razem, idziemy jako wspólnota, idziemy jako kościół, żeby zmieniać rzeczywistość. Chcecie takiego kościoła. No i takim kościołem wierzę, że jesteśmy. Wierzę, że jesteśmy, a kiedy będziemy nieśli ogień, to naprawdę będziemy jeszcze bardziej ewangeliczni. Więc kochani, zapraszam was wszystkich do tego, żebyśmy żyli Ewangelią, żebyśmy tą Ewangelię nieśli, żebyśmy tą Ewangelią żyli. Amen? Amen. Amen. I niech to wszystko, niech za tym wszystkim wstaje się nasza kochana Panna Maryja.